Hej, hej, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, Galek z tej strony i zapraszam was, słuchajcie, do kontynuacji w grze The Last of Us w naszym dodatku Left Behind. Więc jak ich znalazłaś? Świetliki? Tak. Pamiętasz tego świetlika, którego ugryzłaś i zabrałaś mu broń? Co? Pamiętam go. To Trevor. W każdym razie, widziałam, jak wlecze się po ulicy, więc go śledziłam. Weszłam za nim do tej uliczki i nagle rzuciło się na mnie pełno świetlików. Zabrali mnie prosto do swojej kryjówki, do Marlin. Bałaś się? Byłam przerażona. Myślałam, że mnie zastrzeli. Ale zamiast tego powiedziała, co tak długo? Oczekiwała mnie. I zrobiła z ciebie świetlika? Coś w tym stylu. Ta cała akcja była testem. Chciała wiedzieć, czy można mi zaufać. A no właśnie. Kontynuujemy naszą przygodę, a tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, to zachęcam serdecznie do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Przypominam, że udajemy się tutaj z Riley. Sterujemy oczywiście Ellie. No cóż, no i lecimy. Idziemy do kryjówki. Może byśmy się tutaj z dziepko rozejrzeli? Nie wiem, czy tutaj coś znajdziemy, ale możemy zobaczyć. Może akurat... O, właśnie. Poszukiwana za powiązania ze świetlikami. Marlene. Na plakacie napisała słowo bohaterka. Opis 40 parę lat, wzrost 170 cm, waga 55-60 kg. Budowa ciała średnia, zawód pracownik fizyczny, organizator społeczności. Blizny i znamiona, blizna na klatce piersiowej tuż pod obojczykiem. Kolor włosów czarne, oczy brązowe, rasa mieszana, narodowość Amerykanka. Przeszłość kryminalna, podejrzana, ścigana jest w związku z licznymi zarzutami, m.in. o terroryzm, morderstwo, zmowę w celu dokonania morderstwa, fałszerstwo, przekupstwo, rozbój i inne przestępstwa wynikające z przewodzenia ugrupowaniu terrorystycznemu znanemu jako świetliki. Uwaga, podejrzana. Należy uznać za uzbrojoną i niebezpieczną, jest dobrze chroniona i poważana przez wiele osób. Należy spodziewać się oporu społecznego przy próbie aresztowania lub egzekucji. Jeśli zobaczysz tę osobę, zgłoś się do najbliższej bazy Fedry. Za informacje pomocne w ujęciu przewidziana jest nagroda. A no właśnie. O wilku mowa. Pytała o ciebie. Serio? Mówi, że przypominasz swoją mamę. No, wie na ten temat więcej ode mnie. O, zamknęliśmy przy okazji zmywarkę. No, więcej tutaj chyba nic nie ma. No dalej. Nieźle nam idzie. Tu kibelek. Jakieś buteleczki fajnie poustawiane, ale nic więcej tutaj nie ma. No dobrze. Ojejku. Tak jakby się to zawaliło chyba troszeczkę. Tutaj mam wskoczyć? Teraz kumplujesz? Nie wiem. W sumie z nikim. A Tino i reszta chłopaków? Co tam u nich? Riley, to twoi znajomi. Ale ty z nimi gadasz. No da, w sumie. Zobaczmy, co jest tutaj. Hmm.
No, jeszcze może tutaj zajrzyjmy. O, wanna. Prysznic. Eli się przejrzy w lusterku, w którym niewiele widać. No dobra. Ach, chyba tam światło tylko się odbijało. O, proszę, zobaczmy. Odnalazłaś już światło? Haha, bardzo śmieszne. No właśnie. O, przepraszam, nie chciałam cię urazić. Ale co, kupujesz tę ich całą ideologię? Wiem tylko, że nie jestem żołnierzem. Dupa nie 30 dni. Ludzie ciągle są zarażani, ale oni to dobrze ukrywają. Spotkałaś więcej zarażonych? W ramach mojej inicjacji kazali mi zabić takiego jednego. Wiesz co, zmieńmy lepiej temat. Dobra. No nie jest prosta ta droga. W mordę, padnij! Kuźma, sorry. Coś jestem nerwowa. Ostrożnie, jest mokro. Ej, wiesz co? Może powinnam dołączyć do świetlików. Eli, to była pierwsza rzecz, o jaką zapytałam Marlin. Chcę, żebyś była bezpieczna w tej szkole. Nie powinnam cię nawet odwiedzać. Co ją to obchodzi? Martwi się, że wciągnę cię w kłopoty. A co ją to? Bez sensu. Kłopoty to ja mogę sama wpaść. O tak, wiem o tym. Hej, pamiętasz, kiedy pierwszy raz cię tu przyprowadziłam? Co my tu robimy, Riley? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? To dinozaur? Może. Jak to będzie dinozaur, to znowu cię polubię. Musisz się sama przekonać. Wiesz, odzyskałam je. Pistolety na wodę? Nie wierzę. Chcesz mi powiedzieć, że kapral Goguś ci je oddał? Oczywiście, że nie. Odwiedziłam jego gabinet. Riley, miałam je w ręku. Ale dałaś się złapać. Ale dałam się złapać. Co ci zrobił? 2 tygodnie jeździłam na szmacie w kiblach. O, Eli. Mówię ci, powinnaś odpuścić. Nigdy ich nie odzyskasz. Odzyskam je. Nie mogę uwierzyć, że nie ma już nic tam. Słyszałaś? Tak. Wiesz, jak to się stało? Mówią, że spadł z konia. Miał zawał, czy coś w tym stylu. Rany. Cóż, ile osób może umrzeć z przyczyn naturalnych w tym świecie? Żadna, którą znałam. Dokładnie. Zobaczmy, co nam zostawił. Coś mamy. Co?
To Winston? Rety, to było niezłe ciacho. Bingo. Chcesz? No weźmy. Jasne. Hola, to nie browar. Proszę. O mój Boże. O, masz to obrzydliwe. Mówiłam. Za Winstona. Mocny. Dawaj. Zobaczmy, co tu właśnie jeszcze dalej jest. Jakieś skarpetki suszące się. Ubranie. No i chyba nic więcej. O, tu jeszcze coś. A co się stało z księżniczką? Pewnie ją zabrali po tym, jak umarł. Jedny konik. Na pewno była przerażona. Rany. Jeszcze tutaj się rozejrzyjmy, bo... bo może coś znajdziemy. To wszystko pozamykane. Na cztery spusty. No ale lepiej obejść, żeby się nie okazało potem, że coś opuścimy. Tu jakaś wystawa sklepowa. Gdybyśmy znaleźli gdzieś cegłę, to chyba się domyślacie, co by mogło nastąpić. Ale nie ma tu żadnych cegieł, widzę w pobliżu, niestety. No. Włączmy latarkę właśnie. To mamy plan tego centrum handlowego. Eli, pomóż mi to podnieść. No już. Nienawidzę to pełzać. Zawsze myślę, że nas zmiażdży. Spokojnie, idę pierwsza. Wiesz co? Może poszukajmy innej drogi. Tak. No. Brzmi nieźle. Dokładnie. Tędy może? Nie. To się nie otwiera. A może... Ej, patrz. No właśnie. Jest przejście. No właśnie. Dobra, bądź ostrożna. Zawsze jestem. No i co? Riley! A, drzwi nam otworzyła, dobrze. Ty dupo! Już drugi raz dzisiaj! Jak to się stało, że nigdy tu nie byłyśmy? Chodź, mam dla ciebie idealną maskę. Riley! Świetną! Czyli to jest sklep, patrzcie, z różnymi przebraniami. Z maskami i chyba nie tylko. Co to, jakiś wilkołak? Załóż ją. To głupie. No chyba masz rację, Eli. No, super. Zarysz. Eli, serio? Zarycz mocno. Trzeba tutaj napompować.
Chodź, zobaczmy, co tu jeszcze jest. No to roczenie jakoś nie wyszło chyba za specjalnie, ale... Ale... Trumna na wampiry. Tu jakieś przebrania księżniczek. A to co? Oczy. Ludzie to kupowali? Nie kapuję. No kupowali. Wow! To było głupie. Tak. No. Kocioły cieni. Prawdziwe historie. Straszliwe opowieści. Wdechę. Pozwiedzamy sobie tutaj troszeczkę, bo tu jednak... Hej, wielkoludzie! Jaka mina? Jego się jakoś uruchamia, czy niekoniecznie? Nie, chyba niekoniecznie. To jest tylko taka figurka. Więc chyba stąd już nic nie będziemy w stanie... Ty biedaku, znałam cię dobrze. Do kogo ona mówi? Tutaj kasa chyba była. Pełno do tego szajsu. No, zgadza się. O, mam kolejną maskę. Czerwone przebiczki! Co z nimi zrobiłaś? O, Rety, tato! Co my zrobimy? O, Rety... Wygłupiają się dziewczyny. Tu coś mamy. Szkiele wróż. Zadaj pytanie, jak się odważysz. Dobra. Więc zginiemy dziś? Nic. Odwróć ją, geniuszu. O, jakby szalenie nieprawdopodobne. O, co za ulga. Czy kiedyś uda mi się zagrać w grę na kompie? Masz marne szanse. Pierdol się, czaszku. Czy ja jeszcze siądę za kółkiem? Czuję to w kościach. Dobrze. No, jaka kolejna wróżba będzie? Wydostanę się kiedyś z tej cholernej kwarantanny? Trudno powiedzieć. Czyli jest szansa. Odzyskamy nasze pistolety na wodę? Duchy twierdzą, że tak. Kto by pomyślał? Odzyskamy nasze giwery! Odpuść już sobie, Eli. Serio mówię. Ale tutaj jeszcze możemy coś wywróżyć. No spróbujmy.
Kasiu, rosną mi cycki? Duchy milczą. No pewnie, że tak. Czy jesteś dupkiem? Dam sobie głowę uciąć, że to prawda. Dobra, tyle w tym temacie. Jeszcze coś możemy. Czy Riley nauczy się wreszcie grać w pokera? Słyszę cię, wiesz o tym. Znaki są niejasne. Ha, czyli jest nadzieja. Nie, dałam sobie spokój. Możesz sobie zabrać tego pokera. Więcej nie ma. Zobaczmy. O? Czy Eli będzie kiedyś tak zabawna jak ja? Proszę cię, jestem 10 razy bardziej zabawna niż ty. Powiedział nigdy w życiu. Hej, to nie ja, to ten truposz. No, w takim razie ten truposz może mi zrobić laskę. Nieźle, Eli. No tak, to ty mieliśmy maskę kolejną. O, potrójny Feniks. Według mnie to jakaś kura, no ale niech będzie. Co myślisz? Urocza. O! Masz gołębie serduszko. No fajne te maski, przyznam szczerze. Czy coś tu jeszcze na nas czeka? Żeśmy już wszystko przetestowali, co było możliwe. Te maski są jeszcze lepsze. No. Co? Uwielbiam wampiry, wiesz? Jestem hrabia Dracula. Chyba hrabina. Jestem hrabina Dracula. Tak. No i co tu jeszcze możemy zwojować? Co żeśmy już... Oczuły cień. Mroczna opowieść o zakazanej miłości i zabójczej magii. Wejść tu się da, czy nie da? Nie da. Ha. No chyba tyle, słuchajcie. Szkielety wydawały się być na topie. To chyba tyle. Jeśli chodzi o atrakcje tutaj. Także zmykamy dalej, zmykamy. Nagrobek. To miejsce przypomina cmentarz. Dobra. Uciekamy. Będzie tego dobrego. Mam pewien pomysł. Jaki? Widzisz tam te samochody? Tak, czerwony jest twój, niebieski mój. Rzucamy cegłami. Wygra ta, która pierwsza zbije wszystkie szyby. Ja sobie robisz? Jestem w tym najlepsza. Dobra, ta co przegra musi odpowiedzieć na jedno pytanie. Tylko bez złośliwości. Co to jest, konkurs pytań? Dobra, jedziemy z tym koksem. No, prawie. Co, podoba się? No niezła zabawa.
O, to dopiero. Bez sensu. Czyżby Ali była lepsza? Szyby. Ta, a mi tu kaktus rośnie. Dobra, czas na pytanie. Chyba się boję. No dobra, po kolei. No dobra. Dlaczego zwiałaś beze mnie? Taki miałam nastrój. Słuchaj, nie powiedziałam nikomu. Nawet mnie? Swojej przyjaciółce? Tak? Tak, ja tylko... Dobra, chodź. Muszę ci coś pokazać. Nie odpowiedziałaś na pytanie. No tak, nie odpowiedziała do końca. Czy tu jeszcze jakieś cegły są może? Nie ma. No to lecimy. Robimy. Nie czuję się tu dobrze. Właśnie. Pamiętasz, jak myślałyśmy, że zasilanie jest włączane tylko w wybranych dzielnicach? Tak. Chodź za mną. A tu co jest? Tam nie możemy. Dobrze, dobrze, ale ja tutaj chcę jeszcze się troszeczkę rozejrzeć. O, właśnie, na przykład coś takiego mamy. Co to za dokument? Zobaczmy. Majorze Banks, jest to już moja trzecia prośba na przestrzeni ostatnich tygodni oraz dysponowanie dodatkowych patroli. SK Hartford pogrąża się w chaosie, w związku z czym naszą strefę zalała fala uchodźców. Wielu z nich dostaje się do wewnątrz przez centrum handlowe, ponieważ mamy niedobór żołnierzy. Ci ludzie są zdesperowani, wielu z nich wkracza na nasz teren z infekcją. Jak pan wie, ze sporządzonych przeze mnie raportów, tylko w zeszłym tygodniu musiałem zneutralizować 3 osoby w pierwszym stadium infekcji. Zdaję sobie sprawę, że mamy niedobory, ale jeśli nie wzmocnimy ochrony, centrum handlowe zostanie opanowane przez... No właśnie... I chyba zostało opanowane, niestety. Patrząc po tym, co widzieliśmy obecnie. A no. Zobaczmy, czy więcej tutaj nie mamy jakichś rzeczy. Tu mamy jakąś szafkę. Ale szafka pusta. Pusta szafka, no dobra. Lecimy dalej. Gdzie Riley jest, Riley? No co tam? Więc okazuje się, że w mieście jest prąd. Po prostu wyłączyli bezpieczniki. O masz. Wystarczy je z powrotem włączyć. No to lecimy. To się nie ma prawa udać. A nie mówiłam? Całe centrum jest oświetlone? Chodź się przekonać. Nastała jasność. No dobrze, zobaczmy. Tu więcej chyba nic nie ma. Jesteś na to gotowa? Poczekaj, ja... Wiem, co chcesz zrobić. I... Cieszę się, że żyjesz.
Znaczy... I że ciągle jesteśmy tu razem i... Wiesz, nie chciałam. No, to wszystko, co mówiłam, zanim odeszłam. Nie myślałam tak. Riley, rozklejasz się. Sama zaczęłaś. O, rety. Gotowa? Pewnie. Żartujesz sobie? Aha, czyli jesteśmy w tym momencie z powrotem... No tak. Zobaczmy, co tu możemy zrobić. Mamy cegły. Jak możemy się tam dostać właśnie? O, tutaj coś jest. Jak to włączyć? No trzeba chyba pójść po kablu. Za przewodami. Prawda, Joel? Prawda. Lecimy po kablach. Tutaj coś jest jakiś... To jest chyba rozgałęźnik. O, naboje mamy. Dobrze. Nie wiadomo, jak to może się za chwilę dalej potoczyć. Zobaczmy, co my tu mamy. Dobra. Przeładujmy może. O, w mordę! Jebany kot. Spokojnie, Eli. Tutaj coś jest. No dobra, zajrzyjmy. No dalej. Okej. Co? Nie da rady wejść? No słabo troszeczkę. O rany, ale zimno. Jezu! Mnie zabić? Nie podoba mi się ta woda. Ale cała mokra. Special cola. No. O, jest generator. Koniec wycieczki. No, zobaczmy, co to. Z szeregowym lisem nie jest najlepiej. Ma gorączkę i zwraca jedzenie. Może popełniłam błąd, może amputację przeprowadzono za późno, może przemieni się, kiedy akurat nie będę go obserwowała. Poza tym dochodzi jeszcze kwestia protokołu postępowania w przypadku infekcji. Nie mieliśmy wyjścia. Musieliśmy zrobić to, co zrobiliśmy z oficerem Caulfieldem. Bo my, zresztą kogo ja chcę oszukać. Zamordowaliśmy Larego, Ellis go przytrzymał, a ja zastrzeliłam go jak psa. Jego krzyki wciąż mnie prześladują. Regan, błagam cię, mam jeszcze czas, nie rób tego. Ellis, co myśmy zrobili? Może powinienem odejść, może po prostu ucieknę. Przepraszam cię, Ellis. Regan. No nieciekawie tutaj było. Dobrze, odpalmy w takim razie generator, bo tu nic innego chyba nie będziemy w stanie zrobić. Dupa. Co, paliwa nie ma? Nie ma prądu. Cholera. No prądu nie ma, no ale co, paliwo? Trzeba nalać, tak? O, kolejne mamy. Naboje, bardzo dobrze. Ale mamy wężyk.
Mamy wężyk, czyli możemy to paliwo skądś nalać. Tylko pytanie teraz skąd? Tam jest coś, ale to jest za siatką. Czy my możemy się tam dostać? To jest pytanie. A, zamknięte. Ha, 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 ha. Aha. Naboje. Dobra. Dobra. Gdzie to towarzystwo leci? Dobra. Oj, oj, oj. Czy to już wszyscy? Aha, aha. To już wszyscy? No właśnie. Dobre pytanie. Naboje, fajnie. Kolejne naboje, bardzo fajnie. Przeładujmy może tą naszą spluwę. Aha, przeładowana jest, dobra. Tu jest dalej przejście, ale jeszcze ja bym się tutaj na chwilę rozejrzał, bo może jeszcze coś tutaj leży. Ale nie, nie tym razem. O, tu coś jest, patrzcie. Tu jest paliwo. Pusto. Pusto? No nie. A w tamtym dużym? Czekajcie, może tam w tamtym dużym będzie. Chodźmy tam. Bo tu żeśmy nie sprawdzili tak naprawdę. Tu jest bak, ale on jest zasłonięty. No właśnie, tutaj. A, jest. Dobra, co teraz? No, wężyk. Wziąć wąż i pociągnąć to. Tak. Go wypluj. No właśnie. Dobra, lej. Dobra. No, jak wystarczy, to wystarczy. Ja bym jeszcze trochę wlał, ale może trzeba w kilku turach to przynieść, nie wiem. No dobra. Wylejemy. I co, wystarczy tyle? No, spróbujmy zatem. Coś tu nie idzie. O, jeszcze raz. O! Naprawdę? O! Pamiętać? Nie dotykać naelektryzowanej wody. No właśnie. Spoko. Teraz tędy tutaj się dostańmy. Są otwarte. No są, bo jest prąd. Wcześniej się nie dało. Przecież wejść. O właśnie. Tutaj mamy troszeczkę surowców. Okej. No i co? I na górę. Hyc.
Bo nie przejdziemy teraz po wodzie. Jak żeście pewnie zauważyli. Słabo to wygląda. No dobra. Chodźmy tędy. Spokojnie. Patrz przed siebie. Wszystko będzie dobrze. No, no właśnie. Jak wpadniesz do tej wody, nie usmażysz się. I teraz gdzie? Nie, no tutaj dalej nie do... Nie przejdziemy, patrzcie. Dobra, chodźmy tędy. Dobra. Udało się tutaj przejść. Batonik. Super, mamy pełne zdrowie. O, surowce kolejne. Tu też coś leży. A, batoniki, ale już mamy pełno, więc... Więc właśnie. No i co? I teraz możemy tędy się przedostać, tak? No to otwórzmy. Zostawmy to na razie, bo tam coś widzę jest. Woda. A to oznacza, że możemy wytworzyć sobie apteczkę. No i możemy wytworzyć jedną bombę. To też nam się przyda. Najwięcej niestety nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale okej, dobre to i to. No i drugie przejście. Druga brama. Otwieramy. Tu też coś jest. Oczywiście zbieramy wszystko skrzętnie. Co możemy tutaj dalej zrobić? Pomyślmy. Mamy ten wózek. Musielibyśmy się dostać chyba tam na górę, ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Może? Gdybyśmy... No właśnie. Spróbujmy, tak? Już jakąś koncepcję mam. Spróbujmy tym wózkiem podjechać sobie. O! Eli dzielna jest. Tak, o, tutaj się zatrzymajmy, tak żebyśmy mogli wskoczyć na... Tylko zaraz, czy to jest dobry pomysł? O nie! Zamknęło się. Dobra, otwórzmy jeszcze raz. Już chyba wiem, co trzeba zrobić. Podstawić wózek pod bramę. Żeby nam się nie zamknęło. O właśnie, o to chodziło. I jeszcze raz, hyc. Hyc. Teraz się nie zamknie. Spokojnie. No i tutaj możemy przejść dalej.
No, czyli w ten sposób. Dobra. Czyli dotarliśmy do tego punktu. Tu jest woda, więc raczej nie będzie wskazane, żeby tutaj wchodzić. Otwarte. Tak, słyszę was. Ja też słyszę. Ale to już słuchajcie w następnym odcinku. Tymczasem zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!